Siemano! Witajcie w kolejnym naszym odcinku, w którym będziemy znowu rysować. Tym razem będą to flagi i musicie nam wybaczyć, że będziemy się często mylać, bo już nie chodzimy do szkoły, nie? Wychodzicie. Więc to jest taka wiedza, która trochę wyparowuje z głowy. Zaczynamy! Na pewno wiele z was zastanawia się, co to za piękny case tutaj leży. Otóż Masti.love wprowadziła nowe case'y. Proszę, tutaj piękny, różowy, zapraszam serdecznie. No i przechodzimy do rysowania case'y. Rysowania case'ami. Bardziej bardziej zastanawiają się nie nad case'em, ale nad tym, że nie mam odrestów! No dobra, to Barty, jaką pierwszą flagę mamy tutaj narysować? Bo Barty jest jak zawsze na odcinku! Chyba raczej za odcinkiem. No dobrze, to na początek coś łatwe o Węgry. Nie podpowiadajcie jej, wola jak zwykle nie będzie umiała, a ja wiem. Oj, złamała kredka. Poczekaj, jeszcze nie pokazuj. Tak mnie się wydaje, ale ja nie wiem, bo wie ta, ja ostatnio w szkole byłam 10 lat. To znaczy, mi się wydaje, że w sumie to jest chyba tak. Mnie się wydaje, że tak. Albo tak. Nie, Aniela miała za pierwsze, ale jest, rozumiem, że czerwony czy pomarańczowy. To jest czerwony. Chodziło oczywiście. Mi o tak! W sensie, jaka ja głupia jestem. Ale widzicie, to się nazywa wiedza. Ale to jest pomarańczowy. To jest pomarańczowy. A u ciebie? No. No bo w sensie, pomyliły mi się odcienie, ponieważ jestem daltonistką. A, to nie powinnaś w ogóle brać udziału. Dobra, a teraz Austria. O, to jest proste. To jest proste. Austria. To jest proste. Austria, biało-czerwona? Polska, biało-czerwona. Skąd wiesz, że to tak Polska, jest? Polska, biało-czerwona. Kurde, nie podejrzewałam, że masz taką wiedzę. Ej, dlaczego ściągasz ode mnie? Nie ściągam, po prostu jestem w szoku, że wiesz, jak ta flaga wygląda. Bo ja jestem bardzo mądra. Jesteś Austriakiem. A to nie jest raczej Czerwony Krzyż? To jest Anglia, co narysowałaś. To nie Austria. Jest... Anglia jest czerwono-niebieska! To jest Wielka Brytania! Anglia ma biało-czerwoną flagę! Polska! Biało-czerwona! To nie ma krzyża? Nie, to Anglia ma, tylko że chyba ma... Wielka Brytania ma pacanie! Tobie pewnie chodziło o Szwajcarię. Ej, już pewnie był. Proszę, to jest flaga Anglii, Adeczko. No, to nie wygląda tak. A twoje to Szwajcaria. Ale Anglii już nie ma! Jest Anglia! Nie ma Anglii! Jest Anglia! Wielka Brytania jest połączeniem... Wielka Brytania to Anglia i Szkocja! Czy nie ma Anglii, jest Wielka Brytania! No tak, pomyliło mi się, przecież... to Austria, nie Szwajcaria! Kurde! To Szwajcaria! To Austria! To Szwajcaria! Ale to tak! No dobra, teraz... tam, gdzie byliśmy na wspólnym wyjeździe, czyli Hiszpania. Hiszpania! Ale to jest głupie, bo ona widzi, jakie ja biorę kolory, no. Będzie będzie jakieś takie, takie. Takie. Nie, ja nie wiem. Sreczki, to jest, ja też nie wiem. Nie, to jest jakieś... Mój to jakiś chyba Meksyk teraz. Tam jest coś chyba napisane, czy na co? Nie, to jest jakieś takie w takim czyszczonym. A mi się wydaje, że Hiszpania to ma czerwono, jakiś żółty. W sensie czerwono-żółty, ale Ada to zrobiła jakąś... Wy zrobiłyście tą... Jak to się nazywa? Tą Katalonię, czy Kastylię, czy coś tam. No dokładnie! Nie, ja wiem! Ja miałam Katalonię. Ja miałam w głowie Chiny. Czerwona z żółtymi gwiazdeczkami. Dobra, tak jesteśmy... A, co to jest? No, Boże, zrobiłam tak samo, tylko po bokach, a nie na środku. To jest herb.
Hiszpania ma tu herb, a ja zrobiłam mu 4 herby, no. Trochę się pomylała. Dobra, a teraz coś, wydaje mi się, że łatwego. Turcja. Nie, czekaj, może dalej. Czekaj. Chyba jakieś niebieskie. Znowu jakieś takie chińskie. Właśnie. Jakieś chińskie, ma tam jakieś gwiazdeczki chyba. To jest chyba takie, że ma księżyc i ma jakie dwie gwiazdeczki. A jak to jest kolor? Bo w Turcji zawsze jest noc. Ja byłam w Turcji, bo w Turcji to, zawsze i oni stwierdzili. To oni stwierdzili, okej, damy to na flagę. Będzie księżyc, czyli znak pokoju. Księżyc to chyba znak tego. Ich religii. A nie przypadkiem tego, to tego co w Chinach? No jakieś mocniejsze te moje kredki Chiny. Są. O, jednak jedna jest gwiazdeczka. Ja tak samo zrobię, a ja tak samo. Kanada. To jest taka z liściem. Ale czemu znowu gadasz? Z takim liściem klonowym. Klono, skąd wiedziałaś? I ona jest czerwona z białym klonowym tak, liściem. Tak. Prawda? No, prawie. Już się nie będę ciebie nigdy słuchać! Widzicie, nie można ściągać od innej osoby. W sensie, że ma powokaż czerwony i liść czerwony. Dobra, a teraz... tego nie dopowiedziałaś, tak? A teraz coś bardzo łatwego, czyli Ukraina. No, idź stąd, cicho, nie mów nic! Dobrze. Już, kurde, myla mi cały czas. Ukraina! Kurde, ja zawsze mam problem, czy to są pionowe paski, czy to są poziome paski, ale nie wiem. Ej, ty masz tylko dwie klęcki, masz? Ukraina. Masz tylko dwie klęcki. Zastanówcie się, w jakich kolorach był ten taki wielki protest na Majdanie, gdzie ciągle były takie flagi w dwóch kolorach. Protest na Majdanie na pewno, Aniela, wie o co chodzi. A, tutaj chyba też jest to. Zostaw to! Nie, pokaż to! Pokaż, ona narysowała Francję! Yeah. Tego nie ma. No jest. Ukraina. Się niebieskie na dole. Ukraina. No prawie tak. Tego nie ma. Ukraina. Ukraina. A może jaką byście chcieli narysować? Flaga może tak będzie. Japońska. Japonia i Polska. Dobrze, to zróbmy Japonię. Japon. A, widzisz, ściągnęłaś tutaj. Nie, po prostu czekałam, żeby zobaczyć. Zrobiłabyś białe kółko. Na pewno. Brawo! Włochy. Dobra, to będzie proste. Kurde, znowu nie wiem, jaka tu jest kolejność. Kurde, znowu nie wiem, jaka tu jest kolejność. Ej, zabrałaś mi kredkę. Wydaje mi się, że tu jest. Chociaż ja zawsze miałam wrażenie, że Włochy są w odwrotną stronę, ale jakoś mi się kojarzy, że chyba to, no daj mi zieloną kredkę. Masz tam pod cyckami. O, faktycznie. Ale to 10, ma bardziej tak. 10 zielonych tych. I to jest właśnie to Włochy. La bandita, la bandita. Monika la bandita, za mało narysowała la bandita. One są równe. Kto no, zrobił dobrze? W sensie chodziło o to, że one są równe. Ada zrobiła w złą stronę, a nie na dobrą stronę. Skąd wiesz? No bo zielony jest z tamtej strony. W sensie chodziło mi o równe, ale mam pośledzone ręce, które nie potrafiły tego odzwierciedlić. Ale co dziś zrobiłaś? No dobrze zrobiłaś. No tylko, że to powinno być takim szersze. A, bo jesteś... głupia! Ale wy jesteście głupie, nawet flag nie znajdzie. Dobra, i na koniec, a koniec ostatnie, Niemcy. A myślałam, że da Polska! Nie, ja wolę Polskę. Ja rysuję Polskę, bo ja kocham Polskę. A ja narysuję Niemcę. Zobaczymy, czy zgadnę. Biało-czerwony. No. Biało-czerwony. Zobaczymy, czy zgadnę Niemcy. Polska. Mona, czy to są Niemcy? Monako Polska. Czy to są Niemcy? Monako Polska. Przewody! Nie, czarne chyba mają na dole. Nie, dobrze.
Nie. O, na górze! Żółty, dobrze. Czarny, czerwony, żółty. Tam pomyliłaś. Kurde, ze wszystkim się mylałam! Bo oni mają czarne na samej górze. Bo ze wszystkim się mylałam! No, ze wszystkim się mylałam. Polska! Biało-czerwoni! I to tyle na dzisiaj. Piszcie, czy chcecie jeszcze jakiś challenge rysowanie, na przykład rysowanie bez rąk, albo rysowanie nogami, albo rysowanie uszami. Jeśli tak, to kciuki w górę, subskrybujcie kanał. I miejcie do siebie dystans, nawet jeżeli nie znacie flag! Pa! Zasłoniła podgląd. Nie, dobrze zrobiłam. Tak, zrobiłam to!